20.40 bieg na 5 km na 10 o 21.00 spowoduje to, że 7 tysięcy ludzi na trasie zmieści się bez problemu i nie będzie powodowało jakichkolwiek, mamy nadzieję, zagrożeń pod względem bezpieczeństwa. Otwieramy Polonię dla uczestników. Zapraszamy do podziwiania tego historycznego ośrodka. Dekoracja odbędzie się na płycie głównej ośrodka Polonia. Cała trybuna główna jest otwarta dla uczestników, dla kibicujących. Zapraszamy. Ruch odbywa się również dookoła całego ośrodka. Bardzo ważne jest to, że na 10 km, na start 10 km na ulicę Bonifraterską można dojść wejściem głównym, jak również ulicą Międzyparkową. Cały ten teren dookoła jest otwarty dla poruszających się zawodników, uczestników kibicujących. Świadczenia dla uczestników takie same jak co roku, a nawet większe. Łukasz tutaj wybiegł za bardzo, ja wiem, że to jest jego ulubiony bieg. ASICS nas wspiera podczas całej triady biegowej i za bardzo, za przeproszeniem, poleciał do biegu niepodległości. Koszulka techniczna ASICS jest w pakiecie startowym biegu Powstania Warszawskiego. Jest to koszulka czarna z nadrukami bardzo ciekawymi, bo są to elementy odblaskowe, które pod wpływem światła będą się błyszczeć, będą odblaskiwać. Także można tej koszulki również używać podczas treningu, wieczorem jesteśmy widoczni, co ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Oczywiście w pakiecie zapewniamy napój izotoniczny bardzo dobrej jakości holenderskiej firmy AA Drink. Każdy taki napój lub wodę może spróbować po zakończeniu biegu i podczas biegu na 10 km na półmetku będzie punkt z wodą. A propos wody, to wody nam nie zabrakło w tym roku. Partnerem jest MPWiK, który również dostarczy nam wodę, jak również zapewni kurtyny wodne, które będą za zbiegiem z ulicą Karową, tam będzie można się skłonić. Albo nie, bo kurtyny można odbyć. Elementem biegu Powstania Warszawskiego pakietu startowego jest opaska powstańcza. Opaski będą rozdawać karcerze przy budynku Polonii. Każdy, kto ukończy, nie każdy, kto się zapisał, ale każdy, kto ukończy bieg, otrzyma medal charakterystyczny. Ja projekt już widziałem, polecam do kolekcji. Zapewniamy też dla każdego posiłek regeneracyjny, są to owoce oraz nagrody dla zwycięzców. W naszych biegach są to nagrody rzeczowe, symboliczne dla tych, którzy wygrają i właśnie wygrają w poszczególnych kategoriach. Bo mamy oczywiście kategorię generalną, kobiet, mężczyzn dzielimy na 5-10 km. Na wynikach będzie można sprawdzić swoje miejsce w kategorii wiekowej. Kategorie wiekowe są również co 10 lat podzielone. Reagujemy na pewne prośby weteranów, którzy biegają, panie prezesie. Jest kategoria M85 nawet, bo są tacy zawodnicy, którzy domagają się, żeby tej kategorii, żeby ona była widoczna. Zdecydowanie ogromna kategoria, bo to będzie, panie dyrektor, 200 zawodników, z tego co mi było wiadomo, PKO Banku Polskiego, oni się ścigają między sobą. Myślę, że taka rywalizacja wewnętrzna jest jak najbardziej pożądana. Za bankiem poszły inne instytucje, które się ścigają ze sobą, więc kategoria bankowców. Kategoria banków. Drugi rok z rzędu bardzo aktywnie uczestniczą w biegu adwokaci. Adwokatura Polska zebrała swoją drużynę, będzie ich też około 200 osób i w swojej kategorii również będą rywalizować. Służby mundurowe i to, co dla mnie osobiście jest najważniejsze, okazało się, że jest bardzo niewiele, żadnego biegu w Warszawie nie ma, gdzie jest prowadzona klasyfikacja mieszkańców Warszawy, po tych naszych biegach jest i będzie prowadzona klasyfikacja mieszkańców Warszawy przy rejestracji należy. Przypominamy Państwu i przypominamy uczestnikom, że w dniu biegu Powstania Warszawskiego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego na bieg Powstania i na bieg Niepodległości przejazd komunikacją miejską jest bezpłatny dla tych, którzy posiadają numer startu. To bardzo łatwe komunikacje. Bardzo też prosimy, żeby z tej opcji korzystać, ponieważ sama strefa startu mety przy ulicy Konwiktorskiej
no, może powodować problemy komunikacyjne, tam ten teren no, nie ma zbędnego miejsc parkingowych, więc jeżeli można, poruszajmy się komunikacją miejską. A dla tych, którzy zdecydują się jednak przyjechać samochodem, nasz partner, Centrum Handlowe Arkadia, udostępnia swoje parkingi zupełnie bezpłatnie i będą te parkingi otwarte do zakończenia biegu, do 24 można tam parkować bez ograniczeń. To co nowego, krótko powiem na temat takich świadczeń jak depozyty. Mamy dwa starty, jeden depozyt dla startujących na 5 km jest bliżej strefy startu, czyli budynku Polonii, a dla tych, co startują na 10 km, dzięki uprzejmości firmy Knight Frank, która zarządza tym biurowcem, który Państwo znacie na ulicy Broni Fraternskiej, w parkingu podziemnym będzie strefa depozytu szatni dla startujących na 10 km. Prysznice, bardzo znane od Andrzeja, korzystało z nich reprezentacja Polski. Na Polonii zaproszone. Noclegi, również można korzystać z hali na Polonii. Oczywiście po 24, kiedy te działania związane z wydawaniem depozytu się zakończą. No i powtarzam, międzyparkowa, czy wejście na ulicę międzyparkową otwarte, można się swobodnie poruszać w tej strefy dookoła. Dziękuję Państwu, gdyby były jakieś pytania, oczywiście jestem. Może jeszcze limit czasu poprosić. Limit czasu jest wprowadzony na bieg na 10 km i wynosi 2 godziny. Oczywiście startujący na 5 na pewno się zmieszczą, tym bardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje.